Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek z Farm Manager 2018. Słuchajcie, mamy 7 października 2019 roku, jak pamiętacie z ubiegłego odcinka, praktycznie wypłukaliśmy się z kasy. Minęło 3 miesiące? Ciut może więcej. No i już mamy prawie 300 tysięcy, wszystko to z naszej tutaj tylko hodowli, jeżeli chodzi o krowy i tych dwóch wiatraków. Także bardzo, bardzo fajnie to funkcjonuje, cały czas funkcjonuje, mimo że zatrudniliśmy dodatkowych pracowników, to i tak jest to naprawdę bardzo opłacalny biznes. Jeżeli chodzi o nasze szkolenie, zakończyliśmy już wszystkie potrzebne szkolenia, moi drodzy, do tego, aby kupić tą dużą oborę na 40 sztuk bydła. Natomiast my wstrzymamy się, ponieważ jak można tutaj zauważyć, został jeden dzień do zbiorów naszych winogron. I to jest dosyć fajna sprawa, ponieważ zanim to nastąpi, to musimy poczynić pewne inwestycje. Krowy sobie tutaj przyszpiliłem, tak żeby one mi się nie zamykały, ponieważ to mogę je dać w ten sposób. Tutaj proszę być. Ponieważ to mi jakby ułatwia tylko zorientowanie się, ile tych krów jest i szybciutki zakup brakującej ilości. Moi drodzy, kombajn. Kombajn to jest pierwszy zakup, jaki będzie dokonany, ponieważ czymś te winogrona, no wiadomo, musimy zebrać, prawda? Także wejdźmy sobie w giełdę maszyn i myślę, że nie będziemy się wykupiać z używanym, kupimy po prostu za 90 tysięcy nowy kombajn, tym bardziej, że mamy na tyle dużo pieniędzy, że możemy sobie na to pozwolić, więc kombajn kupujemy, parking numer 2. No a teraz, kochani, musimy kupić jeszcze przyczepę. Przyczepę skrzyniową. O, przyczepa skrzyniowa dosyć istotna. Mam nadzieję, że to ta. No tak, to ta. Zakupmy tę przyczepę w takim wypadku. O. Dobrze, i teraz możemy sobie puścić czas. Tutaj myślę, że za chwileczkę pracownicy automatycznie powinni wziąć się do zbioru tych winogron, a my tymczasem, moi kochani, musimy przemyśleć temat ulokowania winnicy. Ponieważ to nie jest taka oczywista sprawa i taka prosta sprawa przede wszystkim. Więc zastanówmy się po pierwsze, jak duża jest ta winnica, ja bym chciał wiedzieć. Jak duża jest ta winnica, przetwórnie? 80 tysięcy ona kosztuje, natomiast czy ona mi się tutaj zmieści? Nie. Brakuje trochę miejsca, a czy zmieściłaby się tutaj, powiedzmy? Tutaj tak, tutaj jak najbardziej. Okej, fajnie, dobra. W takim wypadku przedłużymy sobie tę drogę, tak żeby to było mniej więcej symetrycznie. O. Gra została zapisana, fajnie. Dobrze. Coś w tym stylu. Tutaj przygotowałem miejsce na dużą oborę. Mam nadzieję, że jakoś ją tutaj wcisnę. Powinienem, tak w poprzek. Ona, stając w poprzek, będzie chyba akurat mieściła się w tych granicach. Aczkolwiek różnie bywa. Dobra, i teraz tak, winnica. Musimy postawić tę winnicę. Ona musi zostać wybudowana przetwórnie. Proszę bardzo. Tutaj stanie winnica, tylko ustawmy ją, o, w ten sposób. No, wstawaj. Ciach. Bardzo fajnie. Myślę, że no, te krowy, te oborę właściwie, o, to jednak trochę przesunę, bo jednak chciałbym widzieć, co tam się dzieje. Dobrze. No i co, kombajn dojechał. Przyczepa skrzyniowa również dojechała, więc mamy czym zbierać. Proszę bardzo. Pracownicy ruszają do zbioru winogron, moi drodzy.
Zbieranie plonów, proszę bardzo. Aha, mieliśmy w międzyczasie oprysk przeciwko grzybom i oprysk przeciwko insektom, ponieważ zostały zaatakowane nasze pola. Dobrze, oni sobie tutaj, proszę bardzo, ciągnik na środku drogi czeka, a ma taką szeroką tutaj. Proszę bardzo, jak to pięknie tutaj wygląda. Hania zbiera winogrona. Zobaczcie, te winogrona tutaj są, a jak ona przejedzie, to już ich nie ma. Fajnie. Bardzo dobrze. Okej, teraz tak. Skoczmy do winnicy, zobaczmy, ilu pracowników tutaj potrzebujemy. Potrzebujemy 3 pracowników. Dobrze. W takim wypadku możemy ich zatrudnić. A pytanie, tu jest 4 na 8. Dobra, fajnie. Aha, tylko Tymoteusz Formalski nie jest wyszkolony. Tak to cała reszta już została przeze mnie przeszkolona, więc okej. Natomiast w tym momencie potrzebujemy kogoś do przetwórni, tak? Tutaj mamy jegomościa, Julian Kowanek. Proszę, ty będziesz jako pierwszy. Za chwilę cię przeszkolimy. Oj! Nie ma więcej osób? Ulala, to bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Spróbujmy sobie to zrestartować. Ja bym chciał jednak pracowników stałych, nie chciałbym sezonowych. Dobrze, tutaj Apolonia Frontczak, druga osoba i proszę, Beata Woźniak, jak pięknie. Trzecia osoba, okej. I teraz tak. Tutaj proszę przeszkolić się, twórstwo. Cały masz tutaj, bo ty mi będziesz później piszczał, że ty chcesz być przeszkolony, więc masz od razu. Apolonia, proszę bardzo. I tutaj jeszcze a nie, Beatka już była praktycznie masterem. Więc teraz ich poprzepisujmy. Apolonia, Beatka i Julian, proszę bardzo. Aktualna produkcja, moi kochani, dodajemy winorość Cabernet Sauvignon 0 kg, ale spokojnie, spokojnie, oni zbierają, więc tak, jak najbardziej. Leżakowanie, chciałbym, żeby to wino poleżało sobie, no nie wiem, 2 lata, a może w ogóle. Zaraz zobaczymy. Etykietę wybierzmy. W każdym razie. To jest do browara. To też. To tutaj są do win. Ja wybiorę taką. O. Ciach. No i aktualna. Aktualna produkcja. Nie da się włączyć leżakowania? Ciekawe. Przyspieszmy trochę czas, może niech te winorośle, niech te winogrona, przepraszam, pojawią się już w chłodni, w magazynie. I zaraz dowiemy się, ile zostało zebrane. Ponad 10 tysięcy winorośli, moi kochani, to jest niebywałe. I teraz co? Dlaczego nie mogę włączyć tego? A start? To też nie mogę leżakowania. Ach, już wiem! Chwila, stop! Wiem dlaczego. Tutaj krowy proszę zakupić. A my musimy, moi kochani, wybudować jeszcze magazyn. Piwnica winiarska. O, ona jest taka cienka, może się tu zmieści? Nie. O, szkoda. To byłoby naprawdę fajne miejsce. Dobrze, to niech stanie tutaj. No trudno. Poczekamy, aż się wybuduje. I zobaczcie, po tych operacjach, po zakupie sprzętu, po winnicy i tak dalej, no zostało nam jeszcze 131 tysięcy ponad pieniędzy. Także całkiem przyzwoicie to wygląda. Dobra,
jeżeli chodzi o magazyn, mamy. Teraz tak, leżakowanie. O, i teraz proszę bardzo, ja bym chciał, żeby dwa latka to wino tutaj leżakowało. Start. I to powinno się teraz robić, nie? Krowy dokupmy. No ciekawe. Zastartowaliśmy i co się dzieje? Winogrona jak na razie chyba donoszą z magazynu, z chłodni. Tak coś mi się wydaje, że chyba tak to wygląda. Zadanie zakończone niepowodzeniem. No tak, tak, ja to wiem. No zaraz zobaczymy. Przeszpilimy tutaj, o. Tak samo jak te krowy. Natomiast, o, zaczęła się produkcja. Zaczęła się produkcja, słuchajcie, już jest. Napełniamy butelki naszym Cabernet Sauvignon. Bardzo fajnie. Mieszanka. Jakiś winunio tworzymy. Tworzymy winunio. Pewnie wyjdzie z tego za pierwszym razem jakaś siara, ale... No ale trudno. Ale trudno. Proszę, ładnie. Aż korci, żeby jeszcze jedną winnicę postawić, tylko tak na dobrą sprawę to... Nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy to ma sens. Dobra, to mamy załatwione, krowy dokupujemy oczywiście. I teraz słuchajcie, możemy przejść szkolenie. Pytanie tylko brzmi, czy ja na ubojnię tą dużą potrzebuję jakiegoś szkolenia? Nie, tylko pieniądze. Okej, 800 tysięcy. To może się wydawać dużo, ale jest to do zrealizowania na spokojnie. Teraz tak, szkolenie możemy przejść... Wybierzmy sobie jakieś. Może coś takiego, co by nam zwiększyło ceny na rynku. Szybki rozród królików, proszę bardzo. Nie wiedziałem, że coś takiego nawet jest odnośnie rozrodu. Tutaj większe zbiory miodu, nie realizujemy, jeżeli chodzi o miodek. Podwyższa szybkość produkcji o 10%. Aha. Pomyślałem, że będziemy mieli coś, co nam byłoby w stanie zwiększyć ceny rynkowe. Jeszcze tak patrzę, ale nie widzę tego. Zmniejsza rachunki o 2%, no to... Jak na razie my się tym nie musimy przejmować, może później. Ale wiecie co, widziałem tutaj szkolenie. Myślę, że podwyższymy szybkość produkcji o 10%. To może zaprocentować. W przypadku wina, w przypadku mięsa oraz w przypadku masła, które produkujemy. I dobrze, jak tam nasze winunio? Czy tu coś już leży? Nie leży? A to gdzie to ma leżeć? Tu w magazynie? 187 sztuk, wino blends. No, etykietę mamy. Z winorośli Cabernet Sauvignon. Rocznik 2019, słuchajcie, no to jest niesamowite. Leżakowane 2 lata. Jak ja rozumiem, to faktycznie te fizyczne 2 lata tutaj musi leżakować, tak? Czy ja się mylę? 12% alkoholu. Wow. No niezłe winunio. No dobra, to niech się to produkuje. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Czyli tak, winnica chodzi... A piwnica winiarska, nie, tak na dobrą sprawę, wiecie co, nie wiem po co ona była potrzebna. Była potrzebna do tego, żeby można było ustawić czas leżakowania tego wina, ale do czegoś innego myślałem, że się przyda, że tam fizycznie te butelki będą leżakowały. Może będą, nie wiem. Słuchajcie, jaki teraz jest plan działania? Plan działania jest następujący. Zbieramy 200 tysięcy na to, żeby... uruchomić tę dużą oborę.
i zlikwidować tę małą. Ale zastanawiam się, czy to by miało sens. Ponieważ 200 tysięcy to dużo. W zamian za to można byłoby pokusić się o tę średnią oborę. Tylko ja nie wiem, ile tutaj mieści się krów. O, może 800 tysięcy na dużą obojnię to też jest sporo, zważywszy na te koszty. Możemy sobie przekalkulować tylko jeden pozytyw, mniej pracowników. O jednego pracownika mniej, ponieważ tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, do dużej ubojni wchodzi, potrzebne jest 5 pracowników, do małej 3, tak? Czyli dwie małe ubojnie to by nam pochłonęły 6 pracowników, natomiast tutaj oszczędzamy jednego pracownika. Czy to ma sens? Spójrzmy, ile kosztuje, no zobaczcie, 10 razy mniej, 80 tysięcy za drugą małą ubojnię i te dwie małe ubojnie produkować będą tyle mięsa, ile jedna duża, tak mi się wydaje. Bo tutaj produkujemy ponad 281 kilo mięcha. Natomiast duża ubojnia 500 coś produkuje. Więc tak na dobrą sprawę, czy jest sens, żeby wydawać tę kasę, chyba że tu się różni jeszcze czas tej produkcji, bo to też może mieć znaczenie. Tego nie wiem. Natomiast myślę, że teraz, tak żeby troszeczkę więcej zarabiać, to postawmy sobie, słuchajcie, tę średnią oborę. O, proszę bardzo. Średnia obora, ubora, tak? Tutaj tylko kupię krowy. Średnia obora jest zdecydowanie mniejsza. Przekręćmy ją może w ten sposób. O, postawimy ją o tutaj. Dobrze. I teraz tak. Ta mała ubojnia. Tą małą ubojnię możemy też tutaj dosyć blisko postawić. Aha, nie możemy, bo nas tak na dobrą sprawę... Chociaż nie, teraz już nas stać. Dobrze, postawmy ją w tym miejscu. No i musimy oczywiście zadbać o kolejnych pracowników, tak? Czyli będzie potrzebna osoba do zarówno do opieki nad zwierzętami, jak i 3 osoby do ubojni. No i cóż, do tego potrzebne są oczywiście pieniądze, a wypłukaliśmy się jak na razie. Zobaczcie, jak fajnie tutaj teraz wygląda na jesieni to pole winogron. Bardzo ładnie, co? Fajnie to jest zrobione. Kurier nie mógł znaleźć pracownika. Mamy dostarczyć paczkę. Julian Kowanek, tak? Julian Kowanek, dobra. Czy ja go jestem w stanie zlokalizować przez budynek? Aha, on chyba nawet w tym budynku siedzi. Julianku, paczuszka do ciebie, bardzo proszę. Ile za to dostaniemy? 155 tej waluty. W dalszym ciągu nie wiem, co to za waluta jest. Krowieczki kupione, okej. Okay. Tu brakuje pracowników, dobra, nie ma z tym problemu, musimy po prostu tylko zaczekać, dlatego że tutaj to co, zatrudni. A, słuchajcie, możemy zatrudnić jednego pracownika do tego domu, więc zatrudnijmy Jadwigę Kos do opieki nad zwierzętami. Myślę, że to jest rozsądne wyjście z sytuacji. Tylko Jadwinie to ja bym chciał jednak przeszkolić 1800, dobra, niech będzie. Będziemy musieli najwyżej poczekać na jakiś zysk, żeby krowę kupić. A, tu 2 pracowników jest potrzebnych. A, to dobre. A ile krów wchodzi? Ile? 14 krów. 14 krów. Załóżmy, że 6 krów wzięłaby jedna ubojnia. I drugie 6 to 12. No nie, no to potrzebujemy jeszcze tej małej obory. Dobra. Okej. Dobrze, ale to już, słuchajcie, to już coś wiemy, tak? Wiemy przynajmniej tyle, ile mieści się do średniej obory, czyli tak na dobrą sprawę do przemysłowego, jak to nazwać? Kurczę, słowa mi zabrakło, słuchajcie.
przemysłowej hodowli, o może w ten sposób, bydła, no to jednak ta duża obora, gdzie mieści się 40 krów, jest chyba najbardziej sensownym rozwiązaniem i najbardziej przede wszystkim opłacalnym. Dobra, tutaj mamy 20 tysięcy. Trzeba będzie ten budynek dla pracowników stałych postawić. Trzeba będzie zatrudnić jeszcze jedną osobę do opieki nad zwierzątkami. Chyba, że mamy. A zupełnie automatycznie, co nam to wyjdzie? Aha, nie, dobra. Nie. Jakiegoś przypadkowego gościa mi wybrało. Poczekamy w takim wypadku, to znaczy ja poczekam, was nie będę męczył. Myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Zebraliśmy winogrona, produkujemy winunio. I cóż, no będziemy rozwijali się dalej. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś propozycje na kolejny biznes, to oczywiście sekcja komentarzy należy do was i bardzo proszę, żebyście tam pisali. Dawali propozycje, dawali jakieś podpowiedzi. Jeżeli coś robię źle, bądź czegoś nie wiem, a wy wiecie, no ja będę naprawdę bardzo wdzięczny za takie wskazówki, za taką pomoc. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.